Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, moles. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals, animals, like animals, moles. Baby, I'm so what you try. Z 2000, no i dzisiaj mam dla was zestaw serii LEGO Legends of Chima, ognisty pojazd Lavala. Zestaw pochodzi z roku 2014 i posiada 450 elementów. No i mamy tutaj nasz pojazd, taki cały w płomieniach lew, z gąsienicami z przodu. Jak widać, mam tutaj funkcję ataku. O. Tak jak kot. I to robimy z tyłu za pomocą takiej tutaj, no nie dźwigni, tylko miejsca, za które możemy chwycić i popchnąć. I może ten nasz lew atakować. Tutaj z boku jest miejsce, żeby podczepić broń kierowców.
Ona się później rozchyla. Tutaj jest fajnie oklejone. No i też tutaj jest takie czerwone ci, albo bardziej pomarańczowe. Takie gniste. Oraz ciekawe jest to, że jak ten lew idzie do przodu, to ta paszcza jego się rusza. Tutaj są same takie płomienie. Oraz tutaj też jest Feniks. Też pojazd ma funkcję ataku. Ma on tutaj wyrzutnię rakiet. I może wystrzelić wszystkimi naraz. Ma ten pojazd również tutaj z boku wyrzutnię rakiet. I może nimi naraz wystrzelić. O. Tak one wyglądają. Tutaj każda z tych łap ma pazur. No nie jeden, ale cztery takie pazury. I też swoimi łapami mogą jakoś ruszać. O. Może na przykład o tak ułożyć sobie. Z tyłu za tym ci jest tutaj kolejny element z naklejką. I jak podniesiemy, mamy tutaj taką skrzynkę schowaną, w której mamy ci, o które walczą nasi bohaterowie, żeby w łapy tych złych się nie dostało. Też tutaj są podczepione narzędzia, tylko musi się pojazd wyprostować. O, nie współpracuje ze mną. O. Jest tutaj podczepiony młotek oraz klucz. Tutaj tak z boku są podczepione. Na górze są również płomienie. Oraz tutaj, o, coś się przesunęło. Do kabiny kierowcy mieszczą się dwie minifigurki, żeby tam wejść. Odchylamy jedną z tyłu tej grzywy i możemy wyczepić figurki z kokpitu. No i w środku mamy jakieś panele sterujące. Tutaj jakieś. Tutaj może jest nawet namierzanie. No i sam ten lew wygląda, jakby był jak z jakiegoś cyberpunka albo coś w tym stylu. Też ciekawe, bo tutaj wygląda, jakby one były całe w płomieniach, jak Ghost Rider. W zestawie mamy trzy postacie i zacznijmy sobie od tych dobrych. Mamy tutaj Krogera, czyli księcia krokodyli. Ma on tutaj taki ognisty miecz. Tutaj nawet idą od niego tutaj takie płomienie. On sam prezentuje się tak. Ma on tutaj takie tutaj oko z blizną. A drugie oko ma takie o. Też posiada alternatywny wyraz twarzy. Wygląda już tak. No i bez tej swojej gigantycznej zbroi wygląda on już wtedy tak. Z przodu, jak i z tyłu. I też tutaj ta zbroja jest ciekawa, a bardziej to jego ci. Bo tutaj na tym jest już nadruk ognia. A nie tak jak poprzednich, że po prostu był taki niebieski krążek. No i teraz o, mogę tutaj, o.
Drugą minifigurką jest Laval, czyli książę lwów. Jego miecz się zdecydowanie różni od tego miecza Krogera. Ale tutaj ten element w środku to jest ten sam, taki sam płomień. Dodatkowo tutaj jest na środku taka sama zbroja z tym samym płonącym ci, a pod tym prezentuje się tak z przodu i z tyłu i bez swojego nakrycia głowy prezentuje się tak z przodu i z tyłu, o, a tak z maską z tyłu. Jakbyśmy chcieli, to pewnie jakieś skrzydła może moglibyśmy mu tam podczepić. Ale to nie orzeł. No i w zestawie również. O, łap. Urwałem. I w zestawie również. I w zestawie również mamy tutaj naszego antagonistę i dosyć sporego antagonistę, czyli Mungusa. Jest on w tym zestawie przeciwnikiem. Jest on łowcą, a raczej był, bo został przeklęty. Jego broń to jest tutaj taka maczuga. No i sam ten Mungus wygląda jakby był przywódcą tych mamutów, ale nie jest. Jest po prostu zwykłym żołnierzem. Tak się prezentuje z przodu i tak z tyłu. No i sam ten Mungus był największym mamutem i oraz największym łowcą. Był silny, ale i też był przyjaznie nastawiony. No i ten nasz mamut, żeby stać się z powrotem żywym, bo każdy z tych chłopców, żeby z powrotem stać się żywym, potrzebował ci. Nawet tutaj mam tutaj z magazynu jednego starego. Tutaj pewnie dam zdjęcie, jak on wyglądał, ten magazyn. Mam tutaj. No i akurat tutaj minifigurką jest Vornon. Jest to sęp. I widać, jak jest zepsuty. Taka zgnilizna przez niego przeszła. On w tym zestawie się nie pojawił. Pojawił się w magazynie, którego zdjęcie pewnie teraz zobaczycie. No i tak. Ta minifigurka fajnie została wykonana. Ma na jedną nogę taką przeźroczystą. Oraz jedną rękę też taką przeźroczystą. I ona po prostu była zrobiona z lodu wtedy. Bo tak oni tam powstali. Tutaj widać, tak samo jak u naszego mamuta, przez skórę takie przechodzące kości. No tutaj ta zbroja, która trzyma te ci, też jest taka przeźroczysta. No i bez tych swoich skrzydeł minifigurka wygląda tak. Z tyłu widać jej żebra oraz szwy. A z przodu jeszcze widać tutaj kolejne żebra oraz mięśnie, jakieś tkanki. No i na środku jest tutaj te ci. No i na głowie też ma tutaj jakieś pęknięcie oraz szycie lub zasklepienie płytką taką metalową. No i pod maską prezentuje się on tak, taka cała złość, nie ma alternatywnego wyrazu twarzy. I on w tym zestawie się nie pojawił.
ale w magazynie mogliśmy go zdobyć. A dobra, dam go tutaj. No i ten. Tutaj na tej swojej trąbie widać też takie już elementy psucia się. Wyczepię mu tą maczugę. No i tutaj widać jego taką sierść, czy tam grzywę. Tutaj te jego kły są gumowe, tak samo jak i jego trąba. Jak chcemy, to coś do tej trąby przyczepić możemy. O, i może trzymać na przykład swoją broń. I ta duża figurka była jako pierwsza, była pierwszą big figurką, której mogliśmy dać zwykłą główkę minifigurki. No i tak on wygląda bez swojej maski. Taka niby złość. Alternatywny wyraz twarzy. To jest takie zdziwienie. No i z tą maską, no to tak delikatnie widać to jego zdziwienie. Fajnie też widać taką sierść przechodzącą z tej maski. No i sama ona wygląda tak. Tutaj widać tą sierść. A mnie ciekawi, jakby wyglądało na tym, na przykład na nim. No, olbrzymia jest. O, pozostałe figurki mamutów, pomieliśmy jeszcze dwie takie figurki. To one już... No. To one już nie były tak samo duże jak on, tylko w wielkości zwykłej figurki. Tak więc podsumowując, zestaw fajny, minifigurka tutaj tego naszego sępa. Ją zabieram, bo ona się tutaj nie pojawiła. O, tutaj ją ustawię. Będzie idealnie. Big figurka. Fajna. No i szkoda, że tylko w tym zestawie się pojawiła. Tak więc widzimy się w następnym odcinku. Cześć!